Muszę zacząć, chociaż jest mi ciężko. Przede wszystkim gratuluję tutaj trenerowi. Akurat już zawodnicy się kąpią, ale gratuluję trenerowi Karpat Krosno. No, wydawało nam się, że troszkę po dwóch setach troszkę obraz gry był dosyć dla nas nie najgorszy, więc ten trzeci set troszkę nas podłamał, więc ja jeśli mogę prosić parę słów, jak się wam tutaj grało, kogo wyróżnić, nie wiem, może u was w drużynie i kilka zdania na temat meczu. W mojej opinii spotkanie nie stało na zbyt wysokim poziomie. Oba zespoły popełniły ogromną liczbę błędów własnych. My dość długo nie mogliśmy wejść w to spotkanie. Faktycznie gabaryty sali nieco odbiegają od tej, na jakiej codziennie trenujemy. Stąd też no, mieliśmy kłopoty z przyjęciem piłki, mieliśmy kłopoty z wszczeleniem się z zagrywką. Dwa sety typowy mecz walki, punkt za punkt. My mieliśmy troszkę więcej szczęścia w końcówkach. No, przez to oczywiście, mając w zapasie dwa wygrane sety, w trzecim secie grało nam się zupełnie inaczej, na luzie, a myślę, że zespołu z Bochni, mówiąc potocznie, uszło powietrze. No, chyba troszkę podłamali się tymi dwoma przegranymi setami na przewagi. Tak jak mówię, cieszymy się ogromnie z trzech punktów, natomiast no, poziom gry pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Obawialiśmy się tego spotkania, nie znaliśmy dobrze zespołu z Bochni, natomiast no, początek sezonu mieli naprawdę bardzo mocny. Podjęli walkę z Awią Świdnik, która uważana jest za faworyta, także no, mieliśmy ogromny szacunek do przeciwnika. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się tutaj wygrać bez straty seta. Dwa sety, tak, o trzecim secie to lepiej nie mówić, bo to można nazwać tylko jednym słowem skandal po prostu i nic poza tym. Na mecz wyszliśmy zmotywowani, jak chyba nie wiem, jak dawno tak nie wychodziliśmy. Po tych czterech porażkach chcieliśmy się odbić i była walka, bo tak jak trener powiedział, nie był to jakiś mecz na nie wiadomo jak wysokim poziomie, ale walczyliśmy punkt za punkt i staraliśmy się lepszemu przeciwnikowi dorównać. Uważam, że dorównywaliśmy, ale zabrakło szczęścia trochę, zabrakło trochę pewności w końcówkach. Nie lubię mówić o sędziowaniu, ale to, co też pani na słupku wyczyniała kilka razy, to o pomstę do nieba woła. No ale trzeba pokazać samemu, że jest się lepszym na boisku, wtedy się wygrywa. Niestety te dwa sety przegrane i fatalny początek trzeciego sprawiły, że chyba zagraliśmy seta na poziomie, nie wiem, czy czwartej ligi, może i piątej, jeżeli gdziekolwiek istnieje. No trochę nam też faktycznie przykro, bo jednak przed własną publicznością i ten set ostatni został nam niepotrzebnie w pamięci. Może jakby był pierwszy, troszkę byłoby inaczej. Więc nie wiem, jak w drużynie, jaka jest motywacja i jaka jest, tutaj może kilka słów o drużynie. A jeśli chodzi o drużynę, to wiadomo, że motywacja jest zawsze, była, jest i będzie. Mamy fajne warunki stworzone do trenowania, trenerzy nas prowadzą odpowiednio. Coś nas na pewno siedzi w naszej głowie. Jest to spowodowane piątą porażką z rzędu. Zaczęło się od pamiętnego meczu w Lublinie, którym prowadziliśmy 2-0. Nie wiadomo skąd się wzięła porażka, tutaj 3-2. Jest motywacja, jest zaangażowanie na treningach maksymalne, zarówno ze strony trenerów, jak i zawodników. Nie można mieć do tego żadnych zastrzeżeń. Tutaj mogę powiedzieć jeszcze o tym meczu. Nie można wygrywać seta meczu, jeżeli jest 3 błędy sędziowskie w końcówce. Przynajmniej 21-20. Zawodnik Krosno łapie antenkę, nasz sędzia gwiżdże atak w antenkę. Przynajmniej 23-22 zawodnik Krosno zrywa siatkę. Jest odwrotnie. Nie da się wygrać seta. Wiadomo, jest 1-1, jest walka dalej. Mogło być różnie, mogliśmy równie dobrze przegrać, ale nie w takim stylu. No niestety styl tylko ostatniego seta był, chyba nie widziałam nas w takim secie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma pytanie. Co się stało? Początek sezonu faktycznie był obiecujący, ale lepszy niż wszyscy się spodziewali. Może ja tutaj powiem.
jest też taki problem jak kontuzje czasami i dużo od nas zawodników ma problemy po prostu. Jedni mają z plecami, jedni z kolanami. Dzisiaj nasz człowiek środkowy Marcin Laskowski rozwalił doszczętnie plecy, wypadł mu dysk. Ciężko się zmotywować, wychodząc na mecz z trudnym przeciwnikiem, jakie niewątpliwie są Karpaty Krosno, które już w lidze grają od x lat. Wiedząc, że jeden z naszych najlepszych środkowych ma kontuzję, jest problem. Wiadomo, że to się odbija na początku, później może się o tym zapomina, ale na początku gdzieś coś zawsze w głowie siedzi. A jeśli chodzi o start sezonu, to uważam, że znaczy, taki start był przewidywany, tak prawdę mówiąc. Graliśmy z Wawelem i z Rowczycami, to były dwie drużyny najsłabsze zeszłego sezonu tak naprawdę. Trzeba było, znaczy liczyliśmy na punkty w tamtych meczach i udało się te 6 punktów zdobyć, a co się stało później, ciągle sobie to pytanie zadajemy i tak naprawdę nie znamy na nie odpowiedzi. Jakbyśmy znali, to byśmy byli dużo mądrzejsi i pewnie inaczej by wyglądała i gra, i tabela w tej chwili, i nasze wyniki.